Cześć, Tomek z tej strony. Wiecie co, tak się zastanawiałem. Ostatnio strasznie dużo mówi się o Amerykanach, mówi się o ich kulturze, języku. Język angielski zdominował praktycznie cały świat. Każdy dzisiaj uczy się języka angielskiego, wcina hamburgery, nosi bluzeczkę z napisem New York City, I love New York, czy czapeczki Yankeesów. I sobie nawet nie zdajemy sprawy tak naprawdę, jak kultura amerykańska została nie narzucona, ale wessana przez inne kraje do swojej kultury, do swojego życia, i każdy z nas uwielbia duże samochody, SUV-y, nie wiem, pasjonuje się filmami z Hollywood. Przecież największe superprodukcje filmowe są produkowane właśnie tam. I Marek Wałkulski jest takim człowiekiem, który postanowił rozwałkować tą Amerykę, i się okazuje, że ta Ameryka da się rozwałkować na cały świat. Ten placek jest olbrzymi, oblepia całą kulę ziemską, od każdego najmniejszego miasteczka, najmniejszego domu, każdego najmniejszego człowieka. Każdy wie, gdzie jest Ameryka, i wie, co jest dla niej charakterystyczne. Ale okazuje się, że tak naprawdę nie znamy dobrze tej Ameryki. I te stereotypy, które tak każdy wielokrotnie powtarza, że Amerykanie to są idioci, słabo wykształceni, że są nietolerancyjni, że zadufani w sobie, a tak naprawdę to wszystko jest mit. I Marek Wałkulski w swojej książce Wałkowanie Ameryki stara się pokazać nam to wszystko i obala te mity. Zdecydowanie, moim zdaniem, bardzo mu się to dobrze udaje. Książka jest cienka, a zawiera w sobie tak dużo informacji, tak dużo szczegółów, drobnostek, smaczków językowych, kulturowych, jakichś historycznych. To nie jest tylko historia Ameryki, to jest też stan obecny. To jest to, co Marek Wałkulski widzi tam na bieżąco. On tam już od ponad 20 lat jest wysłannikiem Trójki, korespondentem, i siedzi w Waszyngtonie. Można by powiedzieć, że nie tylko w Waszyngtonie, bo zjeździł to Amerykę, przejechał tam kilkadziesiąt tysięcy kilometrów różnymi samochodami, i tutaj na temat samochodów też się rozwodzi. Jest po prostu zachwycony tym, jak ta kultura samochodowa, demotoryzacyjna jest tam wysoko rozwinięta. Kina samochodowe, chociażby znane z filmów. Marek Wałkulski też odwiedził takie kino samochodowe i podobało mu to się. Wydawało się to na początku, że to jest coś takiego dziwacznego, jakieś tam naprawdę straszna rzecz, ale sam spektakl, samo to z miejsce, gdzie się ci ludzie zebrali, i to, w jaki sposób to wszystko funkcjonuje, okazuje się być naprawdę bardzo na wysokim poziomie i bardzo fajne. Chociaż no, nie jest codziennością. Marek Wałkulski tutaj przedstawia w tej książce bardzo dużo rozdziałów. Jest bardzo dużo drobniutkich, krótkich punktów, krótkich historii, może krótkich też odwołań do jakiejś tam rzeczywistości, odwołań do historii. I pokazuje tutaj nam przeciętnego Smitha, przeciętnego takiego Juska, Average Joe w Stanach, i pokazuje, jaki on jest. Wbrew pozorom ciężko jest znaleźć takiego człowieka. On jest łatwo opisywalny, ale w Stanach jest tak duży kocioł etniczny, jest tak dużo różnych kultur i ludzi z różnych krajów. Przecież tam zjeżdżają ludzie z całego świata. No, przecież tam są Chińczycy, Azjaci w ogóle, z Indii ludzie, z Polski bardzo dużo ludzi. Przecież Greenpoint, kolonia można nawet nazwać, Polska. Dużo jest Latynosów, Afroamerykanów, i to wszystko to wymieszane tam jest tak dobrze, tak to się wszystko przenika, że ciężko jest znaleźć tego przeciętniaka, a każdy jest indywidualny. No i Marek Wałkulski tutaj jeszcze nam pokazuje taką jedną rzecz, że Amerykanie są skupieni na tym, że ta konstytucja jest w ich krwi. Jest tak, oni są przesiąknięci tą swoją konstytucją, prawem do wolności słowa, do wolności wyrażania swojej opinii, że umożliwiają nawet taką absurdalną w Polsce, można by powiedzieć, rzecz, partia nazistowska, nie wiem, różne wyznania,
kościoły wyznające naprawdę kosmiczne rzeczy. Partia jakichś tam ludzi, którzy naprawdę mogą wszystko tutaj zrobić, a w Polsce to by było nie do pomyślenia. W ogóle w Europie byłoby nie do pomyślenia, a tam jednak ta wolność słowa jest super, bardzo przestrzegana. Znaczy w zasadzie Marek Wokulski też podkreśla to, że no nie bardzo też można obrażać ludzi, chociaż takie sytuacje się zdarzają i sądy przychylnie patrzą na ludzi, którzy wypowiadają swoje słowa. Jest to po prostu wyrażanie swojej opinii, a zabraniać czy wsadzać do więzienia kogoś, kto po prostu wyraża swoje myśli i uczucia, jest zbyt słabym powodem, żeby go właśnie zamykać. No trudno, no komuś nie musi się wszystkim to podobać. Fajną sprawą jeszcze tutaj w tej książce poruszoną jest kwestia broni. Amerykanie, jak wiadomo, mają prawo nosić przy sobie broń. Tam nie ma zabronionej konstytucją czy jakimiś prawami posiadania takiej broni. I ludzie chętnie ją kupują, strzelają, jeżdżą na strzelnice. W ogóle niektórzy mają w domach po kilka sztuk broni różnego rodzaju. Oczywiście tam broń maszynowa, jakaś taka ostra, jest też tam bardzo kontrolowana. No i też dostać taką broń, wbrew pozorom, nie jest tak łatwo. No trzeba tam, znaczy może nie tak łatwo, trzeba kupić, iść do sklepu, wydać trochę kasy, no ale oczywiście jest się sprawdzonym pod tym względem, czy się nie jest zarejestrowanym w takiej policyjnej bazie danych, czy nie mamy jakichś takich przeszłości kryminalnej, czy na przykład jakichś skłonności psychopatycznych do morderstw, do jakichś agresywnych zachowań. No wiadomo, zdarzają się tam te historie masowych zabójstw. Dziecko wniosło pistolet do szkoły, zabiło swoich kolegów, profesorów, nauczycieli. Ale to wbrew pozorom Amerykanów nie skłania ku temu, żeby właśnie jeszcze bardziej ograniczyć tą swobodę posiadania broni, tylko bardziej skupić się na tym, żeby powiedzieć tym ludziom, że słuchajcie, no nie można zabijać. Oni uważają, że po prostu ta osoba, która to zrobiła, najwidoczniej musiała mieć problemy z głową, a nie z tym, że jej ktoś dał broń. Marek Wokulski w swojej książce pokazuje też religię, pokazuje troszeczkę też tą kulturę wyznaniową, może to cały biznes ten religijny. To wszystko kręci się wokół kasy, co prawda. No nikt nikomu nie zabrania właśnie wierzyć w różne dziwne rzeczy, ale tam jest troszeczkę inne podejście do tego i myślę, warto przeczytać sobie, zobaczyć jak to jest. On jest po prostu zachwycony Wokulski i Ameryką, tak mi się wydaje, ale też na końcu, na tej pięknej, gładkiej, szklanej kuli błyszczącej, jaką wykreował, też zadrapnięcia zaznacza, pokazuje, że tam jednak są też problemy pewne, są jakieś tam niesnaski dotyczące właśnie polityki wewnętrznej, zewnętrznej, zagranicznej. Amerykanie są troszeczkę też podzieleni, wiadomo, republikanie, demokraci, oni ciągle się tam kłócą, chociaż ten system polityczny też jakoś tam w miarę sprawnie działa, jak widać, a Stany są dalej potęgą gospodarczą. O taką jedną z takich problemów, z jakimi boryka się Ameryka, są właśnie Chiny. I chociaż Marek Wokulski też mówi, że no okej, no tu Chiny są problemem dla Ameryki, tak szybko się rozwijają, tak prężnie, ale w Chinach jest tak dużo ludzi, że ten PKB i tak jest na głowę dużo mniejszy niż w Stanach Zjednoczonych. No a poza tym widać to na świecie. Kultura amerykańska jest po prostu zasysana przez cały świat, a kultura chińska jest taka dosyć egzotyczna. Wiadomo, są ludzie, którzy pasjonują się językiem chińskim, potrawami chińskimi, może trochę sztuką też, ale wiadomo, co Hollywood wyprodukuje, od razu trafia na listy bestsellerów, książki amerykańskie, gwiazdorzy, naukowcy, przecież technologia, no wszystko, to wszystko w tej książce Marek Wokulski, no po prostu tak te ciasto ulepił w takiej króciutkiej książce, a tyle informacji, że trzeba to przeczytać po prostu. Czy jedziemy do Stanów, czy po prostu interesujemy się Ameryką, czy nie interesujemy się Ameryką, a tym bardziej, jeśli się nie interesujemy, trzeba tą książkę przeczytać bez dwóch zdań. Po prostu taka kondensacja wiedzy,
i wytłumaczenie tego, jak to wynikało z historii, z kultury, z całej tej ideologii, tego tygla amerykańskiego, tego kotła etnicznego. No po prostu fenomenalna książka, polecam. Nie spodziewałam się, że chociaż znając Marka Wokulskiego i jego swobodę wypowiedzi i kreatywny umysł, no się można było spodziewać takiej dobrej książki. Polecam, naprawdę Wałkowanie Ameryki. Nie mogę się doczekać tej drugiej części, żeby ją przeczytać. Ameryka kawałek po kawałku. O, z niecierpliwością czekam, naprawdę. Polecam jeszcze raz, jak mówiłem. Wszyscy żyjemy w Ameryce.